Jarno Tuwek, kierunek piekiełko.pl. Idźcie do diabła. Niech was nie zwiodą sielskie klimaty i zapewnienia, że diabeł nie istnieje. Najwyraźniej coś czuć pod ziemią. Dziwne stwory wyłażą z czeluści. Na przykład ta salamandra, ogniolubny płaz o mocy odradzania się. Dziura w ziemi ze stalową drabiną, butwiejące szczątki, zejście na samo dno, sęp przy drodze, postrzępione skały zakończone rogami, z czym wam się to kojarzy? No i tubylcy z rogami na głowie. Jeżeli ockniesz się któregoś dnia na samym dnie, a w górze obłoki i korzenie drzew, wokół pionowe, ostre, spękane skały, skały o dziwnych kształtach, porośnięte mchem, zero punktów zaczepienia, podłoże jak po erupcji lawy, nie zdziw się, to polskie piekiełko. Zapraszamy. Ktoś nieźle natrudził się, aby nadać temu miejscu odpowiedni wystrój i klimat. Wszechmocny sprawił, że okolica spełnia wymogi Unii Europejskiej dotyczące stylu El Diablo, a sceneria pasuje do występów grup mocno metalowych. Galeria na samym dnie prezentuje eksponaty pnące się ku górze, pomimo braku podstaw, jak niejedna kariera w spółce Skarbu Państwa. Dla niewiernych żon kolekcja rogów do przyprawienia. W programie lot na miotle w obu kierunkach, pionowym i poziomym, kraksa na życzenie. Zamiast kącika dla dzieci jest kącik igraszek z diabłem dla mocno potrzebujących pań. A wszystko to pisz, wymaluj, polskie piekiełko. Jeżeli wybierzecie inną ścieżkę, to dowiecie się o tym, co starczy gwarkowi i jaki z tego pożytek. Ale to inny plik.